Szanowni Państwo, w piątek o godzinie 17 rozpoczynamy właśnie z gościnnych murów Puławskiej Mediateki bezpośrednią relację z debaty dwóch kandydatów do urzędu prezydenta Pawła Maja, obecnie urzędującego prezydenta Puław, i Mariusza Wicika, kandydata z Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Także już teraz zapraszamy Państwa do subskrybowania naszego konta, naszego profilu na YouTubie LPU TV. Na pewno wtedy Państwo zostaniecie poinformowani, że relacja na żywo się rozpoczyna. Co będzie w tej debacie? Wielu szczegółów natomiast na ten moment zdradzić nie mogę, natomiast jedno jest pewne, kandydaci dostaną aż 8 pytań z różnych dziedzin samorządu. Będziemy raczej skupiali się nad tym, co będzie w przyszłości. Przewidujemy również dwa bloki bardziej interakcyjne, gdzie poszczególni kandydaci, no, dwaj kandydaci będą mogli zadać swoje pytania. Tutaj przewidujemy po dwa pytania i na koniec każdy z panów będzie mógł zaprezentować i tak naprawdę na ostatni moment spróbować przekonać nieprzekonanych wyborców. Już teraz zapraszam, jeszcze raz przypomnę, piątek, godzina 17, do obejrzenia na naszym kanale YouTube'owym, a także oczywiście w sieci Puławskiej Telewizji Kablowej, na naszym kanale TVK HD w Państwa telewizorach. Zatem już dzisiaj jeszcze raz serdecznie zapraszam, a 21 idziemy głosować.